Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jacko, jesteśmy w Eleksie Meleksie. Gra twórców Gothica, Risena i no, to chyba wszystko. Kupiłem tą grę jakiś czas temu, nawet przed premierą, ale jej nie nagrywałem. Wow. No ale teraz postanowiłem ją nagrać, czemu nie? Spróbuję. Może wytrwam. Więc gramy nową grę, zwykły poziom trudności i będę cicho. Magalan. Dom wielomilionowej cywilizacji. Uderzenie komety zmieniło wszystko. Trzęsienia ziemi zniszczyły miasta, po powierzchni planety przetoczyła się ognista burza. Magalan pogrążył się w ciemności. A ci, którzy przetrwali, ujrzeli zupełnie inną rzeczywistość. Wśród walczących na ruinach Starego Świata zawiązały się nowe frakcje. Berserkowie, klerycy, banici. Każda z własną wizją przyszłości. Rywalizacja o resztki z dawnego świata nie była jedynym, co je poróżniło. Kometa przyniosła ze sobą coś jeszcze. Eleks. Substancję wcześniej nieznaną na Magalanie. Zdolną napędzać technologię, stymulować ewolucję gatunków, dającą nowe możliwości tym, którzy zapragną ją kontrolować. Dla kleryków Eleks jest siłą napędową technologicznego postępu, dla banitów narkotykiem wyzwalającym umysły, a berserkowie używają go do rzucania zaklęć. Oczarowani nowym źródłem mocy ludzie zaczynają go jeść. Dla większości kończy się to uzależnieniem, wyczerpaniem, a wreszcie przemianą w krwiożercze mutanty. Są jednak i tacy, którym udaje się zapanować nad uzależnieniem. W zamian za wyzbycie się emocji zyskają siłę, odporność i ponadprzeciętną koncentrację. Ci ludzie nazywają siebie Albami. Pozornie niezwyciężeni Albowie wypowiadają wojnę wszystkim, którzy stają im na drodze do celu, jakim jest zgromadzenie całego Eleksu. Atakują z twierdzy zwanej Lodowym Pałacem i ze zmarzniętych terenów ojczystego Ksakoru, terroryzując pozostałe frakcje. Podczas gdy Albowie przygotowują się do ostatecznej rozgrywki, jeden z nich, Jax, ceniony dowódca, zostaje wysłany na samodzielną misję. Ten wybraniec ma odmienić losy Magalana. Wow. A teraz drewniana wstawka. Tak, nie mam ustawionych maksymalnych tych, bo by mi gra umarła. Statek wybucha, on ma wszystko w nosie. Ja chcę tą zbroję. I jest teraz możliwość jej zdobycia. Jej, bo wyszedł patch. Jax, to musiałeś być ty. Znasz dyrektywę. Tylko w jeden sposób możesz zapłacić za swoją porażkę.
Ja już tego pana znam. No i jesteśmy w Meleksie. Okej, no to pozbierajmy sobie rzeczy i znikamy. Powinienem już nie żyć. Lepiej stąd zniknę, zanim wrócę, żeby dokończyć robotę. I lepiej będzie, jeśli znajdę jakąś broń. Nagadałeś się? Jax. No więc... gra jest bardzo fajna. Przeszedłem już ją raz, a nagrywam ten film już drugi raz. Przeszedłem raz jako berserk, więc tym razem zamierzam przejść ją jako kleryk. Będę sobie strzelał z pistoletu. Alex opuścił mój organizm. Czuję się słaby. Myśl, Jax. Moja broń, moja zbroja. Czy Kalax je zabrał? Nie. Gdyby Kalax wiedział, że wciąż żyje, dokończyłby dzieła. To musiał być ktoś inny. To jest Edan, terytorium wroga. Jeśli Kalax wróci, albo jeśli znajdą mnie berserkowie. O nie, jest autonamierzanie znowu. Jeez. Poziom trudności, zamierzanie w walce. Ręczne. Mogę pożegnać się z życiem. No na to. Czekaj. A, teraz. No, dobrze, Jax. Zostaw mnie. Idź sobie. Ruiny starego świata. Perfekt. Może znajdę tam coś użytecznego. Mamy tutaj tego swojego drona. Moja skóra. Dobra, cio. Utrzy jeden z moich dronów Krony. Wygląda na to, że została poważnie uszkodzona. Przeszukiwanie jej na nic się nie zda. Zastanawiam się, gdzie jest Krony U4. Jeśli wciąż działa, być może znajdę go gdzieś w Edanie. Być Znalezienie może. Tego drona byłoby bardzo pomocne. Okej, ale najpierw, na sam wpierw pójdziemy tędy, bo tam są pewne rzeczy, które przydałoby się zabrać na samym początku gry. Okej, wyjmuj patyka, bo to chyba był jakiś przeciwnik. No. Atakuj. A ja cię zaraz zabiję. Easy! Nie straciłem życia w ogóle, jestem mistrzem Alexa. Mistrzem Alexa, powiedziałem. Szczała. I tu mam amulet, i tutaj też jest padający deszcz. Tu już pada deszcz, a tu już nie pada, bo tutaj jest takie załamanie czasu przestrzeni. Więc no, wybaczmy. Pirani. To jest normalka. Teraz zejdźmy nie zabijając się. Perfekt. No i możemy iść dalej. Po drodze zabijając wszystkie szczury. Robię im przysługę, nie? Czyszczę im podłogę. O, łuk. W tej grze powinno się utrzymywać odległość od każdego przeciwnika. To jest po prostu najlepszy sposób na przetrwanie w tej grze. Ło, Jax, co ty robisz? Jakieś kurde fikołki, barrelsy, barrel roll. Czy to zostawiłem? O, elektrozłom. Dobra. A teraz sobie wyekwipuję to. Łuk. Szczur. Znajdę tu tylko jest jakieś... białe maszyny ze starego. Nie ma szczurów. Lepiej się stąd zabiorę. Tia.
Jezu, ten początek już przechodziłem tyle razy, ja już mam dość tego początku. O, nie, czekaj. Teraz porozmawiamy. No, całkiem okej. Okay. Znowu nie straciłem ani ociupinki życia. Bo jestem lepszy. This game is easy. Jak to omawia PewDiePie. Mr. PewDiePie. Naboje, jakieś coś tam, coś... O, co to było? Fragment mapy. I co mi ten fragment mówi? Droga mi pokazuje, czy jak? Nie. Po co mi to? No ale mam już taki fragment mapy w rzeczywistości. Hej. Tak, mam edycję kolekcjonerską kupioną. Więc no mam już taką mapę. Całkiem spoko feature. Nie chcę podskoczyć, Jax. Chcę go zabić. Przyzwyczajenie z Gotika. Tam też się przecież spacją otwierało ekwipunek. Śmieszne. Elektrozłom, mały eliksir. Nice, wychodzimy. Oh yeah! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Witam w mojej kuchni. Witam w moim Edanie. Witam w moim Meleksie, Eleksie, rozpoczęcie łowów, rozdział pierwszy. Hej, cześć, siemanko, witam was na moim Magalanie. Wroga. Co Kalak zrobił tak daleko od Ksakoru? Jeśli oglądał pornosy. Muszę go znaleźć, ale najpierw potrzebuję broni i ekwipunku. Oglądał takie brzydkie filmy ze zwierzętkami. Co to kurde, bomba atomowa? Nuke! Tactical nuke incoming. Wow. Ciemność, widzę ciemność. What's going on? O. Nareszcie. Dziękuję. Mój plecak odrzutowy. Wreszcie trochę szczęścia. Ten, kto zabrał moją zbroję, musiał go upuścić. Teraz muszę tylko przemierzyć kilometry terytorium wroga i dowiedzieć się, czemu mój brat chciał mnie zabić. Czemu? Klikam tą spację, Jesus. Klikam tą spację i... O. Teleportujący się szczur, to coś nowego. Klikam tą spację z nadzieją, że kurde wyjmę broń. Jestem nieprzyzwyczajony do tej gry. Nie może już przeszedłem. Wiem. Dziwne, weird. Eliksir uzdrawiający w kiblu prawie. Ciekawie. Witam szczura. Żegnam szczura. Miło było mi poznać ciebie, ale zaraz. Spodnie. O, a nie założyłem tam tego w ogóle amuletu. Alright, papieros. Powiedz mi te papierosy, w ogóle papierosy. Kto pali papierosy? Papierosy to jest takie gówno. Jak czuję papierosy, to mam ochotę po prostu. Mam ochotę po prostu. Paper. Dobra. I am out of here. Arahio. Ojczyzna berserków. Moja mama. Jeśli mnie nie rozpoznają, dokończą roboty za Kalaksa. Jezu, to masz jakiś problem z tym Kalaksem, to cały czas tylko Kalaks. To Kalaks, tamto, Sralaks, Kalaks, Balaks. No, co? Fuck, zepsuł mi całą robotę. In your face, motherfucker. I tak siedzi i czeka, nie? I takie, o, wow, ale fajnie, koleś łysy, no dalej, wstawaj, wow. Dzięki, Diego. Jeśli masz zamiar od tak atakować, kogo popadnie, musisz się lepiej przygotować. Dobra. Słyszałem cię na długo przed tym, zanim wyszedłeś. O ty jebany nietoperzu. Ktoś chciał mnie zabić. Zabrali mi pancerz i sprzęt. A teraz ty czekasz, by dokończyć robotę. Najpierw mnie atakujesz, a teraz oskarżasz o bycie złodziejem i mordercą?
Uwierz mi, gdybym chciał cię zabić, nie rozmawiałbyś teraz ze mną. Masz mnie przeprosić. Udowodnij. Udowodnij, że nie jesteś złodziejem, to porozmawiamy. Liczą się fakty, nie słowa. Tutaj pochopne ufanie ludziom jest równie niebezpieczne, co chodzenie bez porządnej broni. Krótko mówiąc, miałeś kupę szczęścia. Pomogę ci znaleźć bezpieczne schronienie i nowy sprzęt, jeśli wreszcie przestaniesz mnie atakować. Czemu miałeś mi pomagać? To moja praca. Szukam ludzi i pomagam im dostać się do Goliet. Tam byłbyś bezpieczny. Bezpieczny? Skąd mam wiedzieć, że nie handlujesz ludźmi? Czego właściwie chcesz? Chcę końca wojny. Aby ją przetrwać, Goliet potrzebuje więcej ludzi. A ludzie potrzebują bezpiecznego schronienia. Czegoś więcej niż samotne szwędanie się, gdzie popadnie. Ale jeśli wolisz zostać tutaj, czekając na spotkanie z bandą Albów, proszę bardzo. Oni albo dziko gniję. Zapewniam cię, że długo nie pożyjesz. Więc mówisz, że w ruinach nikogo nie ma? Nie spotkałem jeszcze nikogo podczas tej wyprawy, a twoja odpowiedź zaoszczędziłaby mi fatygi. Szkoda zachodu, nikogo tam nie ma, boisz się Albów? Nie widziałem żadnych Albów, nikogo nie widziałem. To jest niby kłamstwo. Szkoda zachodu, nikogo tam nie ma. W takim razie miałeś szczęście. Samolot Albów rozbił się w pobliżu kilka dni temu, a ich zwiadowcy przyszli go szukać. Wierz mi, nie chciałbyś ich spotkać. Ale dość gadania. Pora zdecydować, co zamierzasz. Wracam do Goliet. Jeśli chcesz, możesz iść ze mną. Bezpieczeństwo, ochrona i praca, którą możesz zarobić na nowy sprzęt. Jeśli zależy ci na życiu, lepszej propozycji nie dostaniesz. Dlatego dołączyłem do berserków. Włóczyłem się w nadziei, że uda mi się przetrwać. Wiedziałem, że prędzej czy później przestanie być różowo. Wiem, że nie każdemu musi odpowiadać dołączanie do frakcji. Mnie akurat pomogło. Masz jeszcze coś do stracenia? Z tego co widzę, nie. Pójdę z tobą, ale to nie znaczy, że ci ufam. Pójdę z tobą, ale to nie znaczy, że ci ufam. Na zaufanie trzeba zasłużyć. To działa w obie strony. Pamiętaj o tym. Podejmowane przez ciebie decyzje kreują rzeczywistość. Sposób, w jaki rozmawiasz z ludźmi, wyznacza twoją ścieżkę. Spójrz tylko na siebie. Bez broni, bez zbroi, bez towarzyszy. Do tej pory wiodło ci się średnio. Dziś wszystko może się zmienić. Bez względu na przeszłość, możesz zacząć od nowa. Nowy początek. Kiedy kolejna banda Albów nadciągnie z północy w poszukiwaniu Eleksu, mieszkańcy Goliet cię obronią. Możemy ochronić cię przed wycieczką do wnętrza konwertera. Dać szansę, byś pokazał, kim jesteś. Okej, rozumiem. Dlaczego chcesz mi pomóc? Jak mówiłem, potrzebujemy w Goliet ludzi. Wojowników, ogrodników, myśliwych, kupców, przedstawicieli każdej użytecznej dziedziny. Okej. I tak po prostu przyjmujecie ludzi? Jeśli postanowisz zostać, będziesz musiał wypracować sobie pozycję. Ale tak samo jest we wszystkich innych frakcjach. Oczywiście, będziesz musiał słuchać rozkazów i postępować zgodnie z prawem. Ale tutaj też nie ma nic za darmo. Możemy tak gadać w nieskończoność, ale i tak będziesz musiał się zdecydować. Jak więc będzie? Zostajesz, czy idziesz ze mną? No idę, no. Robisz, co mówisz. Dam ci kredyt zaufania. Haha, potraktuję to jako komplement. Nie pożałujesz. Jeśli interesuje cię walka bądź magia, berserkowie szkolą swoich rekrutów w obu tych aspektach. Zrobimy z ciebie wojownika. Powinniśmy ruszać. To terytorium dzikogniów. Jeśli się zjawią, nic z nas nie zostanie. Okay. Chodź ze mną do Goliet. Tam zarobisz na nowy pancerz i prowiant. Dobra. Przydadzą ci się, wierz mi. Okej. Ale chcę znaleźć tego złodzieja. Który ukradł mi pancerz. A, poszukiwania skradzionych rzeczy rozpocząłbym u Reja. To Banita, którego spotkałem tutaj kilka dni temu. Cholernie agresywny. Wydawało mi się, że czegoś szuka. Gdzie mogę go znaleźć? Nie wiem. Zniknął gdzieś na północnym wschodzie. Myślę, że wrócił do towaru. Ale nie goniłbym go na twoim miejscu. Pewnie już i tak sprzedał zbroję. Nice. Pójdę z tobą do Goliet. Prowadź. Za mną. Na wypadek, gdybyśmy się z jakiegoś... Dobra. Szukaj światła dochodzącego ze świątyni Many. Dobra. A, i nazywam się Du... Prowadź. Dobrze. Trzymaj tempo. Wiem, że to się dzieje. Bądź czujny. Wkraczamy na tereny łowieckie tutejszej zwierzyny. Żaden z nas nie chce skończyć jako obiad dzikognija.
Ja bym chciał. To by musiało być bardzo smaczne. Jakbym był takim dobrym obiadkiem. Dobra, daj mi zmienić broń, Diego, czekaj. Nie to. To. Tak. Bum, dobra. Dzieciego skara. Papa, kaka, skibiri papa, merbum, bum, turrum, dum. Skia, dum, dum, kum, kum, bum, bum. Srun, tun, tun, tun. Uważaj. Morda. Jeszcze nigdy nie udało mi się tędy przejść, nie zostając. Bo jesteś gruby. Skoro ryzyko jest tak duże, dlaczego wciąż tu przychodzisz? Skoro ryzyko jest tak duże, dlaczego wciąż tu przychodzisz? Uderzenie komety prawie zabiło życie na tej planecie. No okej. Zmieniło ją w popiół i pył. Berserkowie używają swej magii, by przywrócić tę ziemię do życia. Rozejrzyj się. Czy gdzieś potrzebujemy więcej ludzi? Będę przewijał, jak przeczytam, okej. Okay. Dajemy taką samą szansę na nowy pora w drogę. Jedynym minusem tego... Okej. Okay. Chodź. W porządku. Bo po prostu czasami oni tak przedłużają, co można by było powiedzieć. Ej, słuchaj, jest tutaj niebezpiecznie, to oni... Jest tu niebezpiecznie, musimy uważać, ponieważ jest tu niebezpiecznie, bo jest tu niebezpiecznie. Ty głupi szczeblu. Cześć, weźmy tylko roślinkę, bo ja lubię roślinki. Dendrofilem jestem. Co to za ruiny tam? To szczątki Starego Świata. Okej. Znajdziemy... Możliwe. Kilka dni temu przechodziła tędy grupa kler... Przynajmniej taki... Natrafili na dziko gnieje. Może wciąż żyją. Pomagać wrogom? Tak, ale w ruinach jest niebezpiecznie. Dziko gnije mogą wciąż tam być. Dla... Przy tym mnie wypytywać frakcje mnie nie interesują na razie. Frakcje? Tutaj nie jestem w stanie zdecydować, czy chcę dołączyć. Wybór cię nie ominie. Brakuje ci sprzętu. Możemy sprawdzić, czy klery... Okej. To zależy od ciebie. To spore ryzyko. Ostrzegam tylko, że tam zdecydowanie bezpiecznie. To jak będzie? Chodźmy. Chodźmy do... Odwa... Są okazje, które warto... Ci klerycy powinni gdzieś a, tutaj czej, być. A, czej, jeszcze sekundę, nie? Bo siłę sobie ulepszę. O, super. Teraz możemy iść. Powinniśmy ruszać. Przywijmy łuk. Moji. Ale jestem najlepszym łucznikiem, kurde, ty nawet taki fajny nie jesteś, dura z Diego. No idziesz, czy jesteś nie idziesz? Gotowy, by kontynuować? Ja się urodziłem gotowy. Ja się w ogóle ugotowałem, gdy byłem mały. Co? Nie wiem, ale mam katar. Damn it, boy. Więc sorry za pociąganie nosem. Wybacz to mi. Ło! Gin! Bierz go, Diego! Dobrze, Diego! Dobrze, Diego! Cześć, sobie wezmę tylko ten portal tutaj. Zium. I tutaj sobie ugotuję może mięsko, albo co? Jeszcze się upiekę nie ugotuję, no przecież to jest ogniszko. Ło! Smażone mięso! O kurde, z ziemi będę jadł. Dobre. Wybierz ilość, ale mam tego dużo. Dobra. Lecimy tutaj. Jakby to powiedział taki fajny człowiek. Lufa pytanie. Jeżeli nie znacie, to i lepiej. Jak ja obejrzałem, to mi się chciało odobejrzeć, ale już nie dał. Czemu on ma rękę w ziemi? O Chrystusie. Jesteś gotowy, by kontynuować? Nie wiem, co się tutaj dzieje. Czekaj chwilę, bo mi się wyostrza wzrok. Dobra, zbieram. No. Przestań. Jakieś elegzidy. Elegzugzugzu. Elegzydy. Elegzyd. No nie, powiedziałem, że to teraz będą mnie ścigać po YouTubie. Dammit. Dobra. Walić. Propaganda. Nie potrzebuję spać, bo jestem... Mam pełno życia, bo jestem najlepszym kurde wojownikiem w całym Edanie, w całym Magalanie, w całym Śniadanie. Bum, bijacz. Oh shit. Dwóch. Trzech. O nie. Leć. A co teraz robisz, frajerze? Przyjdziesz tu?
O nie! Spadaj! O Chrystusie! Co za małpa! Utknąłem! Już nie. Czekaj chwilę tam, ja tutaj sobie wezmę ich od razu. Zjem. No i jeszcze ruszył ciałem, no co za menda. A tutaj był ten, taki dziennik. Gdzie ten dziennik jest? Halo. No super. No wyjebało dziennik. No tu był dziennik, ja go potrzebuję. A dlaczego? No bo tak. To jest tylko propaganda i fragment mapy. A tu jeszcze dziennik powinien leżeć. Dziennik tam... O jest, dobra. Ale nie mogę go podnieść, bo ten frajer tu leży. No rusz się! Come on! Jest! Dobra. Nie chcę pomijać rzeczy. Nie lubię pomijać rzeczy. Jestem człowiekiem, który wszystko musi zebrać. Chyba, że aktualnie nie potrzebuje. Powinniśmy ruszyć. Spójrz o, na te ruiny. Fajnie. To chyba jakiś... Co wiesz o... Tylko to, czego dowiedziałem. Ruiny i zło. Nie ma znaczenia? Przecież wszyscy stamtąd pochodzimy. Berserkowie chcą sprawić, że świat stanie się taki, jaki był wtedy. Okej. Dobra. Nie trzęść dupą. My to wszystko załatwimy zaraz. To jest jakieś... pieniądze starego świata, jakieś amerykańskie dolary. Wyłącz to radio, powiedziałem. Wyłącz ten telefon, bo ja ci go wyłączę na amen, jak powiedział pewien... pewnie klasyk. Imię na literę Z. Taka podpowiedź. Po co ja mam się bawić, jak się mogę wspiąć? Ło! Od razu. Easy! Skończyły mi się wytrychy. Jak tu skończyły ci się wytrychy? Cześć, tak tu... What? Co? Jak to? Wcześniej jak przechodziłem, w sensie, wcześniej jak nagrywałem ten film, miałem wytrych miałem, nie pamiętam nawet skąd już. No dobra, no. Śpi do rana, twoja poczachrana, potargana, a nie masz włosów, sorry. Sorry, Bezi. Nie masz włosów. Zapomniałem. O, kołczan. O, jak miło. I Allahu Akbar. Dobra. A tak serio, to rypać Allaha. Co? Coś mówiłem? Nie, lucowy. Dobra, bierz te szczoły szybciej, Bezi. To jest bezimienny, ale z imieniem. No cóż, no ludzie się zmieniają. Bezimienny też w końcu dostał imię Robar, nie? Trzeci. Robar III był Tuskiem. Spoiler. O! Nice. O, kołczan. Ja. Ile rzeczy znajduję? Dobra. Ale ominąłem jedną... Aha. Jego ominąłem. Już wiem. Przecież nie byłem tutaj, w tym jednym miejscu. O, shit. Nic nie widzę. Jeśli ja nie widzę nic, to wy nie widzicie więcej niż nic. Co? To zdanie nie miało sensu. Szczur! Atak! Atak! Atakować! Atakować! Dziękuję. To był zdrajca narodu. Tu jest ciemno jak w dupie. Come on! Nie, żebym był kiedykolwiek w dupie, nie? O Chryste, nic nie widzę. Gdzie znajdę te dziwne flary czy coś? Broń kleryka użyłbym, ale nie mogę. O Boże, i teraz te wszystkie... Czemu nie mogą szybciej znikać? Te wykrzykniki. Także najedzie się na niej i jak się z nich zejdzie, to znikają od razu. Nie, to trzeba powoli, przecież trzeba przeczytać wszystko. Dobra, fuck you. Przedmioty różne. Są dopalacze, to są rośliny, narzędzia, pochodnia magnezowa, użyj. O. No. Tego mi było trzeba. Oj. Co ty, Jax, robisz?
Kalan Szol... Co? Aż mi się beknęło, słuchaj. Słuchaj. Shall purge the sinner. Sinner. Co to kurde, jakiś grzesznik? Ja nie jestem żadnym grzesznikiem. Co wy mówicie? Idę sobie stąd. Wyzywają mnie od grzeszników. Ciekawe, czy... Nadal to się nazywa machina wojenna. Jak to? Ja nie mogę, nadal tego nie poprawili. Taki łatwy bug. Zobaczę, znalazłem, pokaż broń kleryków. Nie pokażę mu tego, a może pokażę. Dobra, wait. A dobra, pokażę mu to. Zobacz. Technologia zasilana Eleksem. Formalnie powinieneś ją zdać zaraz po... Nie obnoś się z nią tylko za bardzo, dobra? Niektórzy berserkowie są bardzo zasadniczy. Widzisz, maszyny to domena albów i kleryków. Okej. Czy często widujesz kleryków w Edanie? Widuję tu wszystkie frakcje. Zbierają tu zasoby, przynajmniej teraz z klerykami. W przeszłości chociaż podobno niektórzy, jak klerycy, Okej, dobra, ruszamy do tego Goliet. Jasne. Mówiłeś, że w okolicy byli albowie. Kiedy to było? Oblatywacz rozbił się jakiś tydzień temu. Od tamtej pory jest cisza. O, nie licząc grupy zwiadowców na krawędzi lasu. Wygląda na to, że w Ksakorze kroi się coś poważnego. A to zła wiadomość dla nas wszystkich. No może. Ej, bo tutaj coś jest. Czekaj chwilę. Diego. Znalazłem śpiwór. A nawet dwa. Jeżeli ktoś słyszał mój telefon, to przepraszam. Zdarza się. Ale mu jedną. No daj mi się trochę pobawić z tymi potworami. Jesus, Diego, no. A do tego Diego powinien z łuku strzelać. Ja go zabiję. Zabiłem go, he, frajer. Diego jest w ogóle... słaby. Dobra, idź tam walczyć. Ja będę jak zwykle z boku. No, denerwuje mnie to, że czasami jebnę takiemu potworowi, ale on i tak ma możliwość uderzenia mnie. To jest takie, dlaczego? Ty skurwie synu. No. Przeżyli. Czekaj tam. Se wezmę kołczan. Nice. Nie wiedziałem, że tu znajdę kołczan. Pochodnia magnezowa. Ta machina wojenna czy coś. Trzem broń wojenna. Ale chyba machina to się nazywa po upuszczeniu i to jest takie what the fuck. Kto nie potrafi tłumaczyć. Myślałem, to lepiej przetłumaczył. Mimo, że nie znam niemieckiego. Jestem totalnym downem, jeśli chodzi o niemiecki. No. Come on. Come on. Fight with me, bro. A cię zniszczyłem, a cię słaby. O, hej. Gin. Ła, ty skurwie, synu mały. Ja was zniszczę obu, kurde, frajerzy. Au. Au, powiedziałem. Au! Czej, daj mi trochę. O, teraz mnie nie... Powiedziałem, teraz mnie nie trafisz. O, dziękuję, zginął. Jak dobrze, że tutaj są gdzieś te... Ten w ogóle jak się położył. No, świetnie. O, jaki słodziak. Nie jest on piękny. F12 to było ten? Nie chcę zepsuć sobie... nagrania. Ale chyba F12. Dobra, zobaczę, czy się nie zepsuło nagranie, nic. Chyba jest okej. Okay. Dobra. Nice. Sobie zapisałem. Działa wszystko nadal? Działa, dobra. Tego już zabrałem z niego wszystko. To idźmy dalej. Pójdziemy.
Oj, nie wiem co się dzieje. Potrzebujemy tego cholerstwa. Co? Jesus. Są wszędzie. Tam, tam, słyszysz? Nadchodzą z góry. Ej, wy tam, ruszcie dupy i weźcie się za nich. A ty co, nie umiesz walczyć czy co? No halo, klikam tego X, a weź wszystko. No możesz wziąć. No klikam X, a halo, weź wszystko, debilu. O, co to było? Elektrozłom. Dot noise. Elektro... nie, metalowy złom. Metalowy... rubbybybybyby. Taśma. O kurde, ten to ma chorobę. Co ty masz z ręką? A dobra. Myślimy, że coś dziwnego ci się z łapami stało. Toporek. Okej. O! Widziałem to. Metalowy złom. Jesteś gotowy, by kontynuować? Czekaj, no przecież ty mnie nawet nie widzisz. Jak mnie zauważysz, to dopiero wtedy możesz się zapytać. W ogóle jestem pewien, że ominąłem jedną znajdźkę. Tylko nie wiem gdzie, te cztery domy, czy coś takiego. Powinniśmy ruszać. Dobra, w internecie to sprawdzę. Zaraz i tak trzeba zakończyć ten odcinek, bo przecież trwał już chyba 40 minut. Unbelievable. Co? 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 Ajajaj. Dzięki, Diego. Diego, czekaj, nie! Dobra. A ten jetpack jest mega. Jesteś gotowy, by kontynuować? Dzięki niemu, naprawdę w tej grze się można poruszać o wiele łatwiej. Ja w ogóle nie wiem, czy w tej grze są murzyni? Bo jeżeli nie, to jakim cudem kraj, tak bardzo poprawny politycznie jak Niemcy, nie... A nie, chyba są murzyni w tej grze. A sam nie pamiętam. A przecież odtąd Niemcy... powinieneś radzić sobie sam. Dobra, okej. W Goliet znajdziesz jedzenie i staniesz na nogi, a potem... zrobisz jak uważasz. Dobrze. Mogę odejść w Twoja sprawa, ale zanim wyruszysz na pustkowie, powinien... rozejrzyj się w naszej społeczności. A co jeśli... Oni nas zabijają, więc my nie pozostajemy dłużni. Może z wyjątkiem separatystów. Okej, zaraz nie powinno się ufać. Myślisz, że... głupiec cię... nie, myślisz. Dobra. Może separatyści chcą dołączyć do wolnych ludzi. Jestem pewny, że razem... póki co są zbuntowani. Jest ich niewielu i nie mają przyjaciół. Pewnie zdążyli się... dlatego są nerwowi. Lepiej postępować z nimi ostrożnie. Dotarliśmy do Goliet, ale to ledwie... gdy poczujesz się pewniej, poszukaj mnie. Będę w twierdzi... Okej, dobra, to chciałem powiedzieć, że w jakiejś tam grze czeskiej o średniowieczu, jak nie było murzynów, to przecież zostali pozwani. Nie wiem, czy właśnie to nie było przez Niemcy. I dlatego tak się zaciekawiłem, czy tutaj są murzyni. Bo jeżeli nie, no to czemu gra niemiecka nie została pozwana od razu, automatycznie? No nie wiem. No, więc... myślę, że zakończę ten odcinek, bo jednak jest trochę długi. Jeżeli się jakkolwiek podobało, zostaw tą łapeczkę w górę, bo to naprawdę pomoże nie tylko mojemu filmowi, ale także mnie nagrywać dalej. No i... o, co to było? O kurde, bochenek ogrodnika, to jak ten, chleb kopacza czy coś. No. I do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej.